Niemcy, wychodząc naprzeciw amerykańskim oczekiwaniom, odstąpiły od strategicznego partnerstwa z Rosją na rzecz strategicznego partnerstwa z Izraelem. Ten Izrael teraz tam kończy, że tak powiem, ostateczne rozwiązanie kwestii palestyńskiej w Strefie Gazy, żeby rozpocząć eksploatowanie złóż gazu tam w tej dawnej palestyńskiej strefie ekonomicznej między izraelską strefą ekonomiczną na Morzu Śródziemnym, a egipską strefą ekonomiczną. No i tam będzie zbudowany gazociąg przez Cypr do Niemiec. Będzie takie ekonomiczne fundamenty strategicznego partnerstwa z bezcennym Izraelem.